Chesterton. Chesterton. Początek XX wieku. Ilu było znakomitych ludzi? On dyskutował z Shawem, on dyskutował z Wellsem. Dzisiaj kogo wymienimy z angielskich? Co to gada ci? Zadanie, badanie, z kim on to nie dyskutował. Albo ten lekarz wcześniej. No i co? Jeszcze więcej ludzi umiera jak kiedyś. Teraz umiera. Z takimi postaciami bardzo wyrazistymi światopoglądowo, czyli brał udział tak naprawdę w bardzo istotnych debatach wczesnych, debatach publicznych w Anglii. Tak, to były rzeczywiście. Przy czym on ze swoim takim dowcipem angielskim dyskutował. To były zabawne historie, dzisiaj są zabawne. Gdzieś na przykład mówi, Wells doceniłby wygłupy, ale Shaw doceniłby tylko wygłupy, które byłyby wzniosłe, prawda? Tak sobie dyskutuję. Za moich czasów odbywały się jeszcze tak zwane odczyty groszowe, podczas których klasa robotnicza miała słuchać dobrej literatury, bo nie była wtedy jeszcze wystarczająco wykształcona i mogła samodzielnie czytać kiepską prasę. No to jest właśnie cały Chesterton. A osobna sprawa to jest jego miłość do Polski. No tak było i tak jest, że nas kochają i nienawidzą za to, że jesteśmy krajem wciąż jeszcze katolickim. I on powiedział, że co go skłoniło do pokochania Polski, to że wszyscy ludzie, którzy parli na Polskę, to byli marni bardzo ludzie, głupkowaci i zajadni. Wtedy zainteresował się właśnie Polską i stał się jej przyjacielem. Napisał nawet taki wiersz, może trochę do śmierci. Wtedy pisano wiersze o Polsce. Polska jest lubiana i szanowana przez niektórych wtedy, kiedy jest pod obcą władzą. To znaczy za czasów Solidarności, a wcześniej pod rozbiorami. Chesterton właśnie pisał o Polsce w czasach rozbiorów. I napisał taki wiersz pod tytułem Polska, którym na zakończenie znów orły czarne oraz sępy szare, nim to, gdzie wojna świętsza jest niż pokój, gdzie nad miłość nienawiść zachwyca, zamysł straszliwy, jako sam Duch Święty. Orzeł, co pierwszy jest szkołownica. No, chyba żaden z polskich poetów nie ośmieliłby się porównać orła białego do Ducha Świętego. Musiał to zrobić Chesterton. Miał odwagę to zrobić, coś takiego użyć, takiego porównania, metafory, alegorii może, ale też jeśli mówimy o tych związkach Chestertona z Polską, to trzeba też przypomnieć, że on napisał przedmowę do angielskiego wydania Niebieskiej Komedii z Knuta Krasińskiego. No tak, oczywiście jak się kocha Polskę, to na całego. I cóż, przyjechał do Polski na zaproszenie pen klubu tutejszego. A pen klub to, jak wiadomo, jest taka odnoga paramasońska organizacji na dworcu Warszawa Główna wtedy. Czekało na niego kilku pisarzy i nagle pojawiła się grupa oficerów wysokich, reglasów i Wieniawa Długoszowski rozgarnął ich na boki i wygłosił przemówienie, w którym przywitał Chestertona jako wybitnego kawalerzysty. Chesterton, musimy wiedzieć, był grubasem takim, trzeba by go dźwigiem chyba podsadzać na konia jak rycerza w zbroi, ale on powiedział, że wita w nim kawalerzystę, który niestety zajął się innymi sprawami, mianowicie literaturą i poezją. Ale z ducha jest kawalerzystą. To była najwyższa pochwała, jaka mogła paść z ust Wieniawy Długoszowskiego. Chesterton miał w sobie coś w takim razie z rycerza. Chyba to go, ten duch rycerski, on miał też związek z takim jego stosunkiem do kultury średniowiecznej, do średniowiecznej przeszłości Anglii, bo co ciekawe, on zarazem był krytykiem takiego brytyjskiego imperializmu, bronił między innymi Irlandczyków. I to jest też chyba dosyć ciekawe, to znaczy to pytanie o jego przeżywanie tożsamości angielskiej, prawda? Też tego napięcia między średniowieczną przeszłością, kiedy Anglia była jeszcze krajem katolickim,
kiedy jeszcze nie podbiła tych innych krajów na Wyspach Brytyjskich, a tą późniejszą Anglią, Anglią protestancką, a Anglią, która kolonizowała kulturowo inne kraje i Anglia, która wywoływała właśnie krytyczne nastawienie przez ten ton. Mam akurat przed sobą cytat, który może to potwierdzić, na temat Wellesa. Wells dzisiaj jest traktowany u nas jako autor dla młodzieży, powieści fantastyczno-naukowych. Wtedy był ważną postacią, wypowiadał się w wielu kwestiach istotnych i na przykład miał zawsze wolny wstęp do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otóż Wells sądzi, że wielkie wojny pomiędzy wielkimi mocarstwami są absurdem, ale że czasem przy zaprowadzaniu porządku na naszej planecie konieczne może się okazać zmuszenie zacofanych ludów do udostępnienia ich zasobów kosmopolitycznemu handlowi. Innymi słowy, broni jedynego rodzaju wojny, którym ja zdecydowanie gardzę. Małych narodów, terroryzowania małych narodów w celu zagarnięcia ich ropy naftowej lub złota. Gardzi natomiast jedynym rodzajem wojny, którego ja szczerze bronię. Wojny cywilizacji i religii, mającej rozstrzygnąć o moralnym losie ludzkości. Czy to oznacza, że Chesterton był piewcą tego, co dzisiaj nazywamy zderzeniem cywilizacji, starciem, konfliktem między różnymi właśnie religiami, różnymi systemami wartości? Jaki on miał do tego stosunek? Jak on patrzył na to, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi właśnie też o zderzenie różnych takich modeli cywilizacyjnych w świecie? No, on niewątpliwie był zwolennikiem określonej cywilizacji i zwolennikiem tej, w której religia odgrywa istotną rolę. Ale jeśli chodzi o religię, on miał takie bardzo określone stanowisko, które było w jakimś stopniu pochodną też jego osobistego wyboru, bo przypomnijmy, był konwertytą. I jako takie miał bardzo, dla niego bardzo ważna była ta religia i zdecydowanie odróżniał ją od innych. Czyli był, można powiedzieć, apologetą, ale powiedzmy sobie w to wprost, on nawrócił się z anglikanizmu na katolicyzm, co było bardzo takim, można powiedzieć, istotnym wyborem, biorąc pod uwagę określone uwarunkowania kulturowe właśnie w Anglii. To znaczy upłynęło 100 lat od czasu, kiedy katolicyzm był dozwolony, zalegalizowany w Anglii. Wcześniej był prześladowany, to zdecydowanie. Po rewolucji cromwellowskiej księży katolickich mordowano w okrutny sposób. Była nawet, co oni wędrowali nocami do prywatnych domów, tam odprawiali msze i chowali się trochę tak jak Żydzi w czasie wojny. Siedzieli w to, co się nazywało pyską, czyli dziura na księdza, i tam w ciągu dnia się ukrywali, czekając na zmierzch, kiedy będą mogli wyjść odprawić msze. Czyli Chesterton opowiedział się tak naprawdę po stronie pewnej, ważnej, ale jednak mniejszości w społeczeństwie angielskim. No tak, zdecydowanie to była mniejszość wtedy, ale ludzie, którzy poważnie traktowali religię, głęboko ją przeżywali, bardzo często właśnie przechodzili na katolicyzm. Tutaj znów mam cytat z Chestertona. Nie da się odejść od wiary, nie przechodząc do czegoś, co jest od wiary płytsze. Jedyny sposób, żeby przestać być katolikiem, to zostać kimś o umysłowości ciaśniejszej niż katolicka. Trzeba bowiem zawęzić własny umysł, jeżeli chcemy utracić najbardziej uniwersalny ze wszystkich światopoglądów. No to jest bardzo oczywiste i bardzo ostre. Nie wiem, czy dzisiaj nie byłby skazany na więzienie za powiedzenie czegoś tak prawdziwego. No, on też jakby rysował takie, można powiedzieć, mapy sporów ideowych. Do mnie przemawia, czy niegdyś mnie bardzo zaintrygowało, kiedy on dokonał takiego podziału, jeśli chodzi o opis debaty publicznej, ówczesnej debaty publicznej, w której sam uczestniczył, że właściwie można powiedzieć, że po jednej stronie
są purytanie, rygoryści, czyli no właśnie osoby reprezentujące tą tradycję protestancką, anglosaską protestancką tradycję. Po drugiej stronie są ateiści, libertyni, natomiast właśnie katolicyzm jest takim zdrowym rozsądkiem, jest, idzie po środku, jest złotym środkiem, jest zdrowym rozsądkiem i w gruncie rzeczy dzisiaj często słyszymy, że no, Kościół, że jest, reprezentuje Kościół jakąś skrajność ideologiczną, reprezentuje jakiś pogląd, który nie mieści się w szerokim spektrum debaty publicznej. Z perspektywy Chestertona można powiedzieć, że Kościół jest takim złotym środkiem. No można to nazwać środkiem. Ja bym powiedział, że wobec tych dwóch ugrupowań on jest tym, co idzie górą i żyje. Po prostu jak na przykład spojrzymy na... Przecież to jest każdorazna logika, którą on się posługuje. Mówi, że dominująca protestancka doktryna mówiła, że Bóg wybrał niektórych ludzi po to, by ich obdarzyć dobrodziejstwem odkupienia. Innych zaś odrzucił, to już w momencie, gdy ich stwarzał. No to w takim razie po co ci, co nie dostąpią zbawienia, się mają męczyć, prawda? Od razu zostali stworzeni jako element wybrakowany, nie przypadkiem, nie na podstawie decyzji swojej, ale predestynacja nastąpiła. Miało to duże praktyczne znaczenie, na przykład w stosunku do Indian amerykańskich. Otóż w Ameryce Północnej, gdzie protestanci panowali, uznali, że Indianie są i tak przeznaczeni na pójście do piekła. W związku z tym nie warto się nimi zajmować, można ich szybciej do tego piekła wysyłać. W Ameryce Południowej, gdzie rządzili katolicy, nie zawsze cudownie, ale byli to katolicy, uważali Indian za ludzi. Co więcej, papież wydał zdecydowane takie oświadczenie, że Indianie to są ludzie, bo czasami się ma wątpliwości. To były wręcz spory teologiczne, można powiedzieć. Tam no tak, ale decyzja sprawiła, że w Ameryce Południowej Indianie raz przeżyli, a po drugie, że nastąpiła wymiana, że oficjalnie przenieśli się, bo biologicznie byśmy powiedzieli, krzyżowali. Stąd mamy całą panoramę barw od ciemnej, bo i murzynów tam potem sprowadzano, do prawie białej i do białej. A o życiu twórczości Gilberta Chestertona rozmawiałem dzisiaj z eseistą i tłumaczem Lechem Jęczmikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ja wszyscy chcieli słuchać. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Filip Memchess. Powtórka programu. Polacy w świecie. Przed mikrofonem Maria Fortyna, zapraszam na magazyn polonijny. W polskim Senacie dyskusja o historii i wsparciu dla Polonii z Ameryki Łacińskiej. Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim potomkom osób, które wyjechały do Brazylii. W Wilnie rozpoczyna się Maj nad Wilią. Festiwal poetycki odbywa się po raz 26. Po raz pierwszy Polka będzie dyrektorem Szkoły Europejskiej. Kamila Malik wygrała konkurs i będzie kierowała jedną z placówek w Brukseli od nowego roku szkolnego. O historii i bieżącym wsparciu dla Polonii z Ameryki Łacińskiej dyskutowano w Senacie. Spotkanie w naszym parlamencie zostało poświęcone przede wszystkim potomkom osób, które wyjechały do Brazylii. Nie zabrakło także przedstawicieli z innych krajów po drugiej stronie Atlantyku. Polacy od początku starali się utworzyć struktury i porządkować swoje życie w Ameryce Łacińskiej. Jednym z pierwszych stowarzyszeń służących integrowaniu Polaków oraz budowie relacji z Brazylijczykami było Towarzystwo Polsko-Brazylijskie. O rodzinach tej organizacji mówił obecny w Senacie prezes Stanisław Bartoszewski. Towarzystwo Polsko-Brazylijskie jest najdłużej działającą polską organizacją społeczną, popularyzującą wiedzę Brazylii o bliskich relacjach polsko-brazylijskich oraz o Brazylijczykach.
polskiego pochodzenia, założycielem towarzystwa, które pierwotnie miało nazwę Towarzystwo Brazylijsko-Polskie imieniu Rui Barbosy. Rui Barbosa był to brazylijski mąż stanu, który bardzo żarliwie walczył o przywrócenie Polsce niepodległości. Jeśli chodzi o towarzystwo, to powołanie miało na celu intensyfikację kontaktów między obu krajami, zwłaszcza ze względu na kilkuset tysięczną emigrację polską w Brazylii. W okresie powojennym wśród członków towarzystwa było wiele znanych postaci, m.in. Julian Tuwim, Antoni Słoniński, Jarosław Iwaszkiewicz, Józef Ozga Michalski. Panele konferencji poświęcono takim zagadnieniom jak asymilacja Polaków, rozwój ich duchowości i przedsiębiorczości oraz pielęgnowanie dziedzictwa. W 150-leciu historii życia Polaków w Brazylii wyróżnić można kilka fal emigracyjnych z Europy do Ameryki Południowej. Przypomniał gość specjalny konferencji ambasador Brazylii w Polsce, Halik Fontes da Rocha Viena. Jak ambasador Brazylii w Polsce stwierdzam z dumą i entuzjazmem, że jest tak wielkie zainteresowanie wspólnotą brazylijczyków pochodzenia polskiego w Brazylii. Ta Polonia ma już 150 lat. Polacy, którzy uciekali szukając stabilizacji, pokoju, zajmowali się głównie uprawą ziemi na początku. W wieku 20, po rewolucji 1905 roku, mieliśmy nową falę emigracji i tym razem w większej liczbie przyjeżdżali intelektualiści, młodzi Polacy. Kolejna waga nastąpiła w 1914 ze względu na wybuch I wojny światowej. I tutaj w tym przypadku mieliśmy ponad 100 tysięcy Polaków, którzy przyjeżdżali do Brazylii i starali się uzyskać prawo do ziemi. Kolejna fala miała miejsce w 1919 roku. Tutaj mieliśmy 40 tysięcy Polaków. Kolejna fala po II wojnie światowej. Tutaj mieliśmy od 10 do 20 tysięcy Polaków. Polacy przyjeżdżali w głównej mierze do dużych miast i już nie tyle na tereny wiejskie. Ten proces trwał przez ponad jeden wiek i te fale migratorskie miały różną intensywność i różnie się rozkładały. Łącznie jednak przyjechało do kraju ponad 130 tysięcy Polaków, którzy zamieszkali głównie w Paranie, której stolica Curitiba jest uznawana za polską stolicę Ameryki Południowej. W konferencji brali udział parlamentarzyści, dyplomaci oraz przedstawiciele polonijnych stowarzyszeń z Brazylii. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli, że podobne inicjatywy będą organizowane w przyszłości regularnie. Do Polskiego Radia 24 Michał Fedusio. Rozpoczyna się jeden z najbardziej znanych wileńskich festiwali poetyckich, Maj nad Wilią. W programie tegorocznej edycji nawiązania do Władysława Syrokomli, Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję zobaczyć też filmy w ramach festiwalu Emigra. Szczegóły w materiale Kamila Zalewskiego. Zwrócę się organizatorów 26. Międzynarodowego Festiwalu Poezji Maj nad Wilią, pana Romualda Szczepskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panią Agatę Lewandowski, organizatorka festiwalu filmowego Emigra, który odbędzie się w ramach Maja nad Wilią. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Maja nad Wilią to spotkania, to także wyprawy tutaj na Wileńszczyźnie. Czy to festiwal, który tradycyjnie niesie ze sobą pewnego rodzaju romantykę? Maja nad Wilią odbyła się po raz 26, żeby się nie powtarzać, żeby wciąż były nowe tematy. To każdy z festiwali ma swoje hasło. Zawsze jest to kłopot, jakie hasło wybrać, bo ten rok jest szczególny, bo to 200. rocznica urodzin Stanisława Muniszki, notabene odnoszącego się też z naszych terenów, bo to ważna rocznica również państwowa na Litwie i w Polsce, to 450 lat od Unii Lubelskiej. Jeszcze kilka ważnych dat w Polsce. Natomiast ja, szukając hasło, obrałem może mniej temat poruszany, wypływający na fali odrodzenia Polski, bo niepodległość na Litwę zawitała w 1919 roku, a jednym z pierwszych jej dekretów był dekret o otwarciu, odrodzeniu Uniwersytetu Lubelskiego już jako Stefana Batorego. Akurat jest jedna rocznica, myślę, że to wspaniała data, żeby o tym porozmawiać, o międzywojniu, o słynnych absolwentach, kładowcach i co to dało. I to nieciekawe, nawracanie na katolicyzm, na wiarę.
Boże, przecież katolicyzm to powstał kiedyś, nie? Profesorów z Uniwersytetu Stefana Batorego przyjechała do Torunia, gdzie na bazie tej profesury powstała nowa uczelnia.